sprzeciwiamy się produkcji dzieci metodą in vitro. Jest to procedura śmierci. Jak twierdzą naukowcy IEL, tylko około 5% wyprodukowanych zarodków przeżywa. Rzecz jest zamrażana, spłukiwana do zlewu lub zabijana w wyniku aborcji. Z powodu nienaturalnego poczęcia i wadliwych genów ich rodziców, dzieci z próbówki cechuje zwiększona zachorowalność na choroby wrodzone oraz powikłania okołoporodowe. Już od samego początku dokonuje się selekcji zarodków. Jeśli któraś wada nie zostanie od razu wykryta, to obecna ustawa aborcyjna umożliwia zabicie takiego dziecka nawet do 24 tygodnia ciąży. Dziecko odbiera się godność, zostaje uprzedmiotowione, zabija się je, jeśli nie spełnia oczekiwań. In vitro nie ma nic wspólnego z leczeniem. Jest to procedura sztucznego rozrodu zapożyczona z weterynarii. In vitro nie diagnozuje i nie leczy chorób, które zaburzają ich płód płodu. Kliniki in vitro nawet nie obchodzi, jakie schorzenia mają rodzice. Ich zadaniem jest produkcja i sprzedaż dzieci, a nie zdrowia. O przebiegu samej procedury mówi się bardzo rzadko. O mężczyznach stojących w kolejce do klinik, do kabin pobrań zaopatrzonych w pornografię, o faszerowaniu kobiet hormonami, o eksperymentach na mrożonych embrionach, czy o selektywnej redukcji ciąż wielopłodowej. Jeszcze mniej o wynaturzeniach, o tworzeniu dzieci ze spermy zmarłej osoby, czy z komórek trojga rodziców. Lub o rodzeniu wnuków przez ich własne babcie, czy o omyłkowo wszczepionych nie swoim matką zarodku. Niewiele natomiast mówi się o naprotechnologii, która polega na rzetelnej diagnozie oraz włączeniu odpowiedniego leczenia. Na przykład klinicy naprotechnologii w Białej w Irlandii skuteczność tej metody wynosi 50%, a wśród par, których zawiodła metoda in vitro, aż 30% poczęło potomstwo dzięki naprotechnologii. Chciałam powiedzieć Państwu trochę o procesie naprotechnologii, który jest sposobem naturalnego leczenia bezpłodności. Skuteczność naprotechnologii według badań uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych wynosi ponad 2,5-krotnie więcej niż stosowanie metody in vitro. W wielu przypadkach, około 60-70, bezpłodność jest skutecznie zdiagnozowana i jest wyleczona. W późniejszych czasach takie małżeństwa, które wcześniej miały problemy z zajściem w ciążę, mogą się pochwalić nawet licznym potomstwem. Zabiegi in vitro są zabiegami, można powiedzieć, jednorazowymi. Nie leczą istoty problemu, na co powinniśmy zwracać uwagę. Są zabiegami inwazyjnymi, bardzo często dochodzi do groźnych powikłań wskutek właśnie ingerencji w ciało kobiety, w sztuczne zagnieżdżanie ludzkich zarodków. Kobieta może mieć potem jeszcze większe problemy i kolejnego potomstwa bardzo często mieć już nie może. Naprotechnologia są to naturalne metody, które polegają na między innymi delikatnych terapiach naturalnymi hormonami, na regulacji funkcjonowania fizjologicznego kobiety i oczywiście też mężczyzny, zależy jakiej osoby się bezpłodność tyczy. Powinniśmy właśnie leczyć zamiast stosować jakieś sztuczne metody, które no, nie dają tak pozytywnych skutków, jak większość osób myśli. To jest jedynie tylko i wyłącznie biznes, a z dzieci nie powinno się robić biznesu, bo wydaje mi się, że to jest no, prosto rzecz ujmując moralne dno. Tutaj dzisiaj mieli czas na to, żeby właśnie wypowiedzieć się troszkę na temat in vitro. Myślę, że na pewno swoją wiedzę mają, posiadają, ale nadal będą ją na pewno rozwijać, żeby ją przekazywać dalej, bo prawda jest taka, że społeczeństwo nasze nie posiada naprawdę rzetelnej wiedzy na temat metody in vitro. Ja mogę podać Państwu dwa nazwiska. Mamy dostęp każdy w tej chwili
do internetu lekarzy, którzy odeszli od metody in vitro. Ja myślę, że są to tak bardzo, mówię, polskie nazwiska, że mam nadzieję, że zapadną. Jest to doktor Jacek Szulc, to jest z Warszawy. I drugim lekarzem jest doktor Tadeusz Wasilewski, Białystok, Napromedica. Naprawdę to są dwa nazwiska, bardzo już wielu środowiskom pro-life znane. Dlatego bardzo, bardzo uczulam młodzi, tak nawet, że znają, że nie są to im obce nazwiska, ale ja bardzo proszę, żebyście Państwo weszli na stronę, zapoznali się z tymi dwoma nazwiskami, z lekarzami, z ich wypowiedzią, dlatego że no, oni mogą tutaj przekazać najbardziej rzetelną wiedzę dotyczącą in vitro. Tak jak tutaj młodzi powiedzieli, musimy mieć świadomość tego, że to nie leczy niepłodności. A tak w mediach podaje się, prawda, tą metodę, że jest to metoda leczenia niepłodności. Pamiętajmy, że jeżeli dziecko się ocznie, jeżeli ono szczęśliwie urodzi się, ta kobieta dalej jest niepłodna. I to trzeba po prostu podkreślić. Myślę, że bardzo tutaj te zdjęcia, które widzimy, są bardzo, bardzo wymowne. Zgodzicie się Państwo, że media nie podają żadnych jak gdyby powikłań, skutków ubocznych tej metody, z czym to się wiąże, prawda? Nas jako społeczeństwa nikt nie informuje o zaburzeniach genetycznych, o wadach rozwojowych, o tym, że w wielkiej nieświadomości są nawet sami rodzice, którzy decydują się na tą metodę. O wielu rzeczach się nie mówi. Kończy się procedura. Dobrze wiemy, nie wiem jaka świadomość jest Państwa, ale z wiedzy lekarzy, oni sami o tym mówią. Za pierwszym podejściem, jak gdyby, w tym pierwszym programie nie udaje się bardzo często doprowadzić, prawda, do poczęcia, ale sukcesem ma być tutaj, prawda, urodzenie dziecka, prawda, przyjście na świat nowego człowieka. Więc zacznijmy właśnie interesować się tymi właśnie, bardzo bym poleciła wszystkim, żeby wejść na stronę, żeby zacząć czytać, żeby informować się, szukać wiedzy rzetelnej. Bo wiele, wiele, proszę Państwa, naprawdę w mediach nie dowiemy się po prostu prawdy. Proszę wchodzić na strony tutaj stowarzyszeń ProLife. One bardzo wiele mówią, przekazują na ten temat, prawda? Nawiązywałam jeszcze do tych rodziców, którzy oczekują. Zdajemy sobie sprawę z tego. Ja też jestem matką, trojga dzieci, dorosłych córek i wiem, jakie to jest ważne dla każdej z nas, aby tą matką szczęśliwie zostać, jakie jest pragnienie małżonków, prawda, którzy oczekują tego nowego życia. Ale kochani, są inne możliwości. To, o czym tu młodzi ludzie mówili, nanotechnologia. Proszę, każdy z nas siada przed komputerem, może tą informację napisać, może naprawdę poczytać. Szukajmy naprawdę rzetelnej wiedzy, abyśmy mieli świadomość tego, na co się decydujemy, prawda? Mówiłam, że media nie mówią o skutkach, o powikłaniach. Słuchajcie, kochani, my możemy, może już niedługo, z biegiem lat, być przymuszeni do tego, aby, kochani, finansować, prawda, z naszych tutaj, wszyscy płacimy podatki, prawda, finansować właśnie leczenie tych dzieci z różnymi wadami rozwojowymi. Ja nie mówię, że takie dzieci nie rodzą się z naturalnych, prawda, metod, w naturalny sposób
kiedy kobieta rodzi dziecko, które się poczuło w naturalny sposób, ale te wady zdarzają się, ale nie w takim dużym stopniu, jak przychodzą na świat dzieci tutaj w wyniku tej metody. Także to jest jakby apel, prawda, do nas wszystkich, żebyśmy jakoś tak do końca nie wierzyli jak gdyby tym informacjom, które tutaj media próbują nam podawać, tak? Ale szukali, drążyli po prostu rzetelnej i szukali prawdy. Szukali prawdy, a naprawdę jest coraz więcej, powstaje w Polsce ośrodków, o czym też się prawda nie mówi, do mediów nie podaje się informacji, na pro technologii. Poznaj, klinika ProLife, Wrocław, duże przede wszystkim ośrodki, one się już tym zajmują i wychodzą naprzeciw tym młodym parom, młodym małżonkom, którzy po prostu no, z jednej strony jakby z niewiedzy też nie wiedzą, prawda? Więc szukają ratunku w metodzie in vitro.